Siemanko wszystkim, z tej strony Tchalas i tak jak obiecywałem, będę tutaj aktualnie grał sobie właśnie w szachy. Zdaję sobie sprawę, że może być to dla niektórych całkowicie niezrozumiałe, jednakże jestem tutaj początkujący. Bardzo szybko wyszedł hetmanem, moim zdaniem jest to zdecydowany błąd. Tak przynajmniej słyszałem, że w taki sposób się nie robi. Okej, dobra. To teraz w takim wypadku zrobimy to tak. Posuniemy tutaj sobie. Posuniemy tutaj. O, możecie sobie zobaczyć. Piona. Zobaczymy, czy będzie chciał mnie bić, czy też nie. Będzie chciał mnie bić, tak jak właśnie podejrzewałem. Właśnie gońcem. I o to tutaj właśnie mi całkowicie chodziło. Teraz my spróbujemy zaatakować. Najprawdopodobniej tutaj będziemy próbowali robić długą właśnie roszadę. Ale jeszcze nie wszystko przesądzone. Partia, jak widzicie, z osobą tutaj, która też ma ranking 612, mam 599. Więc zobaczymy, co to będzie. Następnie tutaj zachowamy sobie tego skoczka na wszelki wypadek, gdyby właśnie tutaj hetman chciał wejść i wtedy po prostu tego hetmana zbijemy. Aczkolwiek nie jestem teraz w 100% pewien, czy nie będzie próby ataku gońcem, ale o tym się jeszcze przekonamy. On może również tutaj dać skoczka w takim wypadku, gdzieś tutaj na przykład. I próbować to jakoś bronić. Moim zdaniem wyjście hetmanem troszeczkę jednak było tutaj błędem, ale to jest akurat moje zdanie. Bardzo bym chciał, aby ta partia nie trwała jakoś super długo. Zazwyczaj przegrywam w około 10-15 minut. Ok, więc teraz on postanowił tutaj, że zaatakuje, puści atak na mojego piona. Tyle, że jeżeli ja tutaj w tym momencie skasuję tego piona, to tak naprawdę nic złego się nie stanie, ze względu na to, że nie ma on jak mnie zaatakować. Hetman jest tutaj uwiązany, jeżeli hetman pójdzie tutaj, automatycznie bije go w tym momencie pionem. Ok, więc teraz kwestia wygląda następująco, że najprawdopodobniej będzie chciał to bić, ale my zastosujemy troszeczkę inną taktykę, mianowicie taką, że walniemy teraz szybkiego szacha. Zobaczymy, co w tym momencie tutaj właśnie owy człowiek zrobi. Wiedziałem, że będzie się bronić, jeżeli ja tutaj w tym momencie właśnie bym chciał, jak sami widzicie, to tracę tutaj gońca. Tyle, że plan jest, tak jak już mówiłem, w moim wykonaniu odrobinę inny. Dlatego wycofamy gońca tutaj. On zbije mi w tym momencie właśnie tego oto tutaj skoczka. Tak jak myślałem. My wtedy, jeżeli weźmiemy skoczka, on nam weźmie tutaj najprawdopodobniej piona. Może też próbować wziąć tym. Praktycznie mat w dwóch ruchach, ale zobaczymy, co z tego będzie jeszcze. Nie jestem pewien, niestety jestem tutaj uwiązany, jak widzicie. Tutaj, jeżeli chodzi o defa. Stawiam, że taktyka będzie taka, że będzie chciał uderzyć tutaj mojego tutaj piona. Przepraszam, wtedy tutaj mojego właśnie piona. I zagrozić tutaj w jakiś sposób. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, mój plan jest odrobinę inny. Teraz już nie jestem tak uwiązany, jak widzicie. On jedyne, co może zrobić, to uderzyć mojego skoczka. A co za tym idzie, proponuję tutaj w tym momencie wymianę hetmanów. Tyle, że nie jestem w 100% pewien, czy pójdzie na tą wymianę hetmanów. O, czyli tak jak myślałem, będzie chciał mi bić.
tutaj właśnie. Ok. Zobaczymy. Skoczyć za bardzo nie mogę, niestety. Więc zrobimy to tak, że on uderzy tutaj. I najprawdopodobniej zbije mi gońca. Zbije mi skoczka. Tak jak mówiłem, profesjonalistą to ja w tym jeszcze nie jestem. Aczkolwiek człowiek uczy się całe życie, więc warto. Jednak postanowił zaszachować tutaj w tym momencie króla. Okej, dobra. My się królem wycofamy na to pole. Dlaczego na to? Bo tutaj mógłby mnie w jakiś sposób próbować atakować. Okej, dobra. Więc teraz my zrobimy tutaj szacha. Takie przynajmniej jest moje zdanie. Więc my robimy tutaj szacha. I on musi w jakiś sposób bronić tego króla, więc chwilowo będziemy bezpieczni. Ale tylko chwilowo. Zobaczymy, gdzie cofnie. Ok. Czyli cofnął w taki sposób. My tutaj robimy coś takiego. Jest uwiązany skoczkiem. Jednakże będzie mógł zbić mi wieżę. No cóż, ruchy, ruchy, ruchy. Niektóre przemyślane, niektóre nieprzemyślane. Czyli tak, on planuje w tym momencie bić gońca za gońca. Ok. To ja w tym momencie po prostu ubiję jego gońca, a on ubije mojego gońca. Ja tutaj kontroluję pewne pola. Ok, czyli zrobię tak jak podejrzewałem, aczkolwiek jest teraz właśnie tutaj bardzo uwiązany, jak już mówiłem. I my teraz zastosujemy taki oto myk, że króla damy tutaj. Tak jak myślałem, będzie chciał bić w taki sposób, czyli hetman za to, ale my się nie damy. Spróbujemy zrobić tutaj w tym momencie szacha lub wycofać też. Właśnie, ok. Jeżeli tu wycofamy, nic się takiego tragicznego nie stanie. Liczę na to, że on tym hetmanem będzie w końcu próbował jednak ubić tutaj mi. I dodatkowo, jeżeli ubije, białe wygrały. Czyli niestety przegrałem. Jak widzicie, 4 błędy, 2 przeoczone wygrane, nowy. Ciśniemy nowy. Ok, spróbujemy teraz zagrać inaczej. Ze względu na to, że uczyłem się tego wszystkiego w taki, a nie inny sposób, teraz postanawiam po prostu, że będę grał tutaj inaczej. Ok, a więc sprawa będzie przedstawiać się następująco. Ok, my dajemy 2 tu. No i zobaczymy, co z tego będzie. Dał piona. My będziemy ruszali tymi pionami jak najszybciej do przodu. Nie będziemy na razie wystawiać lekkich figur, tylko będziemy po prostu szli pionkami. Dlaczego w taki sposób to robię? Ze względu właśnie na to tutaj, że w każdym momencie jak ktoś mnie zaatakuje, ten pion tutaj jest takim jakby obrońcą, można by rzec. A teraz te dwa piony są tak jakby obrońcą tego jednego tutaj piona. Zbił, tak jak myślałem, właśnie podejrzewałem. Tutaj. My nie będziemy tego bić, ze względu na to, że jeżeli on mi zbije piona, to ja biję mu automatycznie tutaj skoczka. Więc nie ma to najmniejszego całkowicie sensu. Spróbujemy jakoś uwolnić tutaj owe figury. A następnie przejdziemy po prostu sobie tutaj jakoś gońcem. Zrobimy roszadę. Te trzy
piony będą bronić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli tak jak właśnie podejrzewałem, tutaj będzie próbował bronić tej oto tutaj wieży. Jak widzicie, ja już nie za bardzo mam pole manewru, co za tym idzie. Ok. On musi teraz odejść skoczkiem. Nie za specjalnie ma inny wybór. Ze względu na to, że tu bicie oraz tu będzie bicie. Przynajmniej z mojej strony. Więc może odskoczy sobie gdzieś tutaj, bo to nie, tutaj nie może, więc jedynie tutaj. Prawda jest taka, że jedynie może się właśnie wycofać. Czyli tak jak podejrzewałem, roszada w tym momencie, żeby nasz król był bezpieczny. I wieża wchodzi do gry. Wieża wchodzi do gry. A zaraz wam powiem, w jaki sposób. Zaraz wam to wytłumaczę. Jeżeli uda mi się ubić tego oto tutaj skoczka, to będzie to jak najprzyjemniejsze dla mnie. Ale to za chwilę. To dopiero będzie za chwilę. Ok, czyli zrobił to w taki sposób. Ja tutaj od razu rozwalam tego skoczka. Rozwalam tego pionka. Dlaczego? Dlatego, że planuję tutaj zrobić taki oto ruch. Zrobię to tak i tutaj postawię wieżę. Następnie uwolnię najprawdopodobniej drugą wieżę. Bo pójdę tym pionem do przodu i on w tym momencie będzie miał wybór albo stracić piona, prawda? Ale to będę musiał jeszcze zrobić ruch skokiem. Dobra. Więc jak na razie król podejrzewam, że będzie tutaj próbował robić roszadę. On chce mi zbić skoka. Najprawdopodobniej być może i tego. Ale my się tak łatwo nie dajemy. Ok, mamy dwie tutaj wieże. Za pierwszym razem byłby to pion, bijący pion. Ale za drugim razem byłby to szach. Mogłem to odwrócić. To był mój błąd. Zdecydowanie mogłem to odwrócić. Nie ma szans tutaj, aby bić w taki sposób. Ale musimy uwolnić w końcu tego oto tutaj gońca. Dobra. Czy będzie bił tego piona, czy nie będzie bił tego piona? To jest właśnie pytanie. Jak myślicie? Może nie gram jak Mariancello w tym momencie, ale jeżeli on mi zbije tego skoka, ja tak czy siak w tym momencie biję tego skoczka tutaj, więc nie interesuje mnie to zdecydowanie. Ok, zbił tak. Tak też mógł, pominąłem w ogóle całkowicie hetmana. Tutaj właśnie o to chodziło, aby uwolnić w pewien sposób wieżę i skasować wieżę jemu. Ok, zaraz zobaczymy, jaki będzie jego ruch. Ale musimy uwolnić czym prędzej tego gońca. To jest właśnie to. Gra mistrzów, jak to mówią. Gra mistrzów. Niestety został mi skasowany mój plan ze względu na to, że właśnie w całkowicie nieudolny sposób tutaj zagrałem. Bardzo bym chciał, abyście, jeżeli możecie oczywiście, no i to jest tutaj bardzo dobra obrona. To jest tutaj dobra obrona. Ale moja tutaj dywagacja na ten temat jest jeszcze lepsza. Zobaczymy. Gdyż w tym momencie musi odsunąć się skoczkiem. Ok. Jeżeli ja zagram piona tutaj,
On mi go zbije. Więc przestawimy wieżę w to miejsce. I zobaczymy, czy będzie tutaj teraz bitwa. Sam jestem ciekaw. Sam jestem ciekaw. Jest to rzeczywiście ciekawe. Zdecydowanie. Jednak zrobił tak, jak właśnie nie chciałem, aby tego zrobił. Aczkolwiek tutaj w tym momencie mamy szansę na to, żeby zabić skoka, którym on najprawdopodobniej będzie chciał uciec. Musimy zdecydowanie tutaj, czyli będzie skok za skok. Ok, tak też można tutaj zrobić. Ok, dobra. Tyle, że tak jak już mówiłem, my idziemy w ten oto sposób. I będzie skoczek za skoczek. Tyle, że nie będę mógł się w tym momencie cofnąć. Jednak nie będzie skoczek za skoczek. Ok. Możemy postąpić też w taki sposób teraz, że bijemy gońca. Ok. Czyli zrobił to tak. I teraz ja niestety muszę się wycofać. Muszę się wycofać, jeżeli on tą wieżą zbije mi tutaj. No to nie będzie to dla niego zbyt ciekawą opcją. Jak dobrze wiecie. Ale zobaczymy, zobaczymy. Wyjdziemy później tym pionkiem tu, żeby spróbować w jakikolwiek sposób właśnie, żeby spróbować w jakiś sposób ja właśnie tutaj coś z tym zrobić. Ale widzę, że on już mój diabelski plan tutaj przejrzał i będzie chciał bić tutaj wieżą. A co za tym idzie? Ja w tym momencie będę musiał najprawdopodobniej poświęcić tutaj właśnie. Jeżeli tak przejdzie, to będę musiał poświęcić mojego biednego tutaj gońca za wieżę. To był właśnie ruch taki, który mi się podobał. I teraz sytuacja będzie przedstawiać się następująco. Zatem, jeżeli zrobimy ruch tu, to nie. A tak też, to niestety nie przejdzie. Musimy gdzieś tym, nic z tym skoczkiem już tutaj nie zdziałamy, jak widzę. Więc on go po prostu zbije, następnie ja zbiję. Zobaczymy, czy pójdzie wieżą i da się nabrać na tą sztuczkę. Nie dał się nabrać, ale okej. Dobra, teraz jestem ciekaw, czy będzie próbował, czy też nie będzie próbował. Nie będzie tego próbował, tak jak myślałem właśnie tutaj. A my w tym momencie musimy postąpić w sposób zdecydowany ze względu na to, żeby bronić króla. Wybaczcie. Aczkolwiek, tak jak mówię, jest to gram naprawdę niewiele partii. A co za tym idzie? Nie jestem aż tak doświadczony. Jeżeli zbije mi bierze, to ja mu biję tak. Teraz kwestia jest taka, że ja mogę mu zbić wieżę. Zobaczymy, gdzie on poleci w tym momencie. Teraz ja jestem w obronie, dlatego muszę pozbyć się tego tutaj oto. Jakimś cudem będę musiał się pozbyć właśnie tego oto tutaj. Pionka. Zobaczymy jego ruch. Może mi zbić wieżę. I zbił mi wieżę. Niestety. Więc jak widzicie, dawajcie rady, a ja będę musiał się trochę poduczyć. To był taki film, żeby wam pokazać, że nie mam zawyżonego ego. Aha, i dodatkowo okazało się, że Bibi oraz Kochaś nie wstawiają jednak tych łapek w dół.
A co za tym idzie? No, trzeba tutaj bez względu na wszystko przeprosić po prostu. Trzeba jako mężczyzna przyznać się do błędu. Więc nie interesuje mnie, szczerze mówiąc, już kto to robi. Ale jak widzicie, nie poszło tak jak chciałem. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Więc dziwadełka, to by było na tyle. Chcę zobaczyć sam swoje błędy, które popełniłem. Tylko, że w tym momencie zaczekajcie, bo tutaj nie będzie pełen ekran. Patrzę, zostało zagrane. Dobry ruch. Zły. Pokaż warianty. Dobra. Mogłem zagrać tu, to był zły ruch. Tu ok, ok. Książkowy. Błąd, 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 błąd. Dużo błędów z mojej strony. To było całkowicie niedokładne na przykład. Wiem, że nie widzicie teraz całości. Tutaj w ogóle to była całkowita plama z mojej strony. To był ruch doskonały. Tutaj nie wiadomo. Tutaj jest dobre, to jest niedokładne. Nie wiadomo po co. Ok, dobra. To by było na tyle. Pamiętajcie, dziwadełka, o sobie i oglądaniu mnie dalej. Może na live następnym razem będą tylko i wyłącznie szachy. Trzymajcie się, kochani. Jakbyście chcieli ze mną zagrać i dać mi po dupie, to oczywiście zapraszam serdecznie. Trzymajcie się, na razie i bajo.